Dobry, witam wszystkich. Dzisiaj jest 31 maja 2018 roku. Mamy rajza. Ja, genau. Ja już jest na skrzyżowaniu takich leśnych dróg. W okolicach Pierścia, bardziej Iłownicy, bo tam jest Iłownica. Tamta droga. Ja, genau. No tam jest Iłownica, tam widać chałupy. No i Kajś na Cieszyn mam zamiar jechać. Czy może położył te swoje koło, bo chciałem go oprzeć tu o te kuloki, ale tam jest dość nieciekawe towarzystwo na tym drzewie, dajcie pozór. Jaki piorun wielki. Także jakby mnie taki użarł, to mogłoby być nieciekawie. Nie ma co go denerwować. Ja. O, genau, drugi przyleciał, kurde. Jest pierun. Sam jakiś rój w tym strumie będzie. Sam dajcie pozór, wylatuje rybów we Wiśle. Skoczowie. Zawsze jak rzechtuje, to u nich tu jest mnóstwo. Ja już jest na stacji na Bahnhofie. Skoczył w Bładnicę, jadymy na Cieszyn. Sam pojada chyba trasą Greenway. Nie wiem, kogo ona tu prowadzi. Dajcie pozór. Co się dzieje ze skórą człowieka? Jak się łopoli i się spoć. Sam taki bańki wyskoczyły. Zapas wody na mnie. Coraz lepiej, jak się wiatr wieje, sam burze zapowiadają. Mam nadzieję, że tak się nie stanie dzisiaj, gdzie długo godzina. Ale tanka na Cieszyn trzeba jechać. Wiele już mam, 23 km. A przebieg tego rowera już mam 215. Jest ta 16 prawie. Tam coś się lekko klupie w tej pendali. Mam nadzieję, że gdzie wszystko git. Ja sam rzech jakiś pod Goleszowym. I słuchajcie, z nodłych niezło nazwa ulicy. Ulica rowerowa. Ja, genau. No, jeszcze nie mam Gepel Trygra z tyłu. Bez tuż muszę jeździć z rucakiem. Powiem mu szczerze, że pleca mnie bolą, bo są nieprzyzwyczajone do rucaka. Ale ten Gepel Trigger będzie, mam nadzieję, za niedługo.
Ja wiem, że tam cenikierzy gadają, że to kilogramy, nie, że tam, ale tam te 2-3 kilo to tam jeszcze nie ma tak źle. W ogóle to te koło waży 14 kilo. Także no, w porównaniu z tamtym, jak ważyło z 30 kilo, to jeszcze ujdzie. Ja wiem, że tam niektórzy się będą szarpać, że to kilo, że ta stopka kupić nie jeszcze. Ten Geppel Trigger nie. No to będą się tam szarpać, że to kilogramy, nie. A mnie tam kilogramy to ja przyzwyczajony na ciężkich kołach jeździć. I mnie to tam jeden pierun, tutaj jest mało czanturia. I wielko czanturia. Ja fajnie to widać. Genau. Ja. No to wsiadamy na konia, ulica rowerowa. Jedziemy tą ulicą rowerową. Widzę tam przecież oczy odcisły. Gadają, że ma być burza, wążka. Ale ja bym nie chciał, co by mnie bołuszka chyciła. Się może mnie chycić, ale kaj w jakiejś wsi, kaj się będzie schować, bo a nie w takich szczerych polach. I ja. Genau 28 km już zrobione. No jak się jedzie na tym kole? No jedzie się dobrze, jedzie się lepiej jak na tym starym. Chociaż Genau jutro będzie 18 lodniach, że tamtego Magnuma kupił. Jutro staje się pełnoletni i jutro jest oficjalny dzień, kiedy przełazi na Fendzyjo. Sonikierzy tam godali, że ten wpis na Facebooku mój taki dość dwuznaczny był, że jo przeważana emerytura na Fendzyjo rowerowo-kolorsko. Nic z tych rzeczy. Ja się na żadno Fendzyjo nie wybieram. Ja, wyjeżdżamy z Władnic do Kozakowic, o. Także kieruję się w stronę Cieszyna. Kurde, sam ale z tym chlizną tu zajechał. Kurde, jak u wujka w chałupie. Ja tu kiedyś jeździł, ale pamiętam, kurde, zima było i ja się tu potracił, kaj w tym terenie. No, zobaczymy jak koła 29 dają se rada do sztajfum. Sztajfy się trochę gorzej pokonuje. A
ale do tego się wszystko trzeba będzie przyzwyczaić. To już jest rzadki widok krowy. U nas tego kiesi w Ligocie było fest. Teraz to jest tam na Brunowie troszkę. A już żeś wjechał na Greenwaya i tym Greenwayem będę chciał jechać do Cieszyna. Tak, genau. A ja je w Goleszowie. Dawno że tu nie jechał tym trasą. Sam są skocznie narciarski, ale to jeszcze przyjdzie na to czas, żeby je tam zwiedzać. A z Goleszowa pochodzi Apoloniusz Steiner. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Tam piękny widok. Ja tutaj stoję przy szkole publicznej. Ja i teraz kiedyś Pierun zebrał oznakowani i kazał jechać. Tam już widać Cieszyn. Kurde, są tu bumble mum. Nie dbają też o tej trasy, kurde, strasznie. Czerwono to chyba też kaźna Cieszyn idzie. Muszę się wrócić i obejrzeć. Wrócą się tutaj niepotrzebnie. Nie ma tabliczki. Albo ją nie zauważył. Pani tym Greenway idzie. Tam nie ma tabli. No i tu są tam ludzie, ale... Ha. Greenway prowadzi tak jak ten czerwony. Tam podjada tu. Jeszcze tu nie jechał nigdy, ale... Ja, genau, jest. Chodź, wejdzie się, jak to poprzestawiane z tabliczki. Takich ciulów to dosłownie za jaja i na latarnia. Thank you.
ładuje pięknie. Zginął się szlak w końcu. Kajo jada, kajo się, że wyjadł w jakimś lesie, kurde. Pewnie zajrzę tego Greenwaya stracił, ale już się nie zawraca. O kurde. O kurde. Trochę ciężko się z tego koła złaść. Ale tarczówki to super hamulce. Nie będę go mazał. Kurde, ale tu je błoto. W sensie go chyca. Dobrze, że je lekki to. A zresztą kończy ten rower. Jak je, nie jak je czysty, to znaczy się, że nie używany. Tutaj by pasowały bardziej te rowery za 12 tysięcy do skokania. No i Kajo wyszedł. Cztery chodniki. I tam jest jakoś i trasa. Ale się wyjszcza. To nie ma Greenway? Trzeba tam pojechać. To wyjść. To by zgniło i to by było zajebiście. Ale to jest ta czerwona. Ty, ale tu jest Greenway też. Dobrze, to ja dobrze jechał. To ja nie stracił tej trasy. A no to w takich warunkach to ja mogę jeździć po takich lasach. Ja tu kiedyś jechał, ale to już pora od nas odbędzie. Kurde, ale to oznakowanie tej Greenwayki to tu jest fatalne. No miałeś jechać żółtym szlakiem z Landeka, ale kajci, że go w Skoczowie stracił i dupa. Ale mówiłem, że Greenway też tu jedzie. To nie będzie tak źle. Pokaż malutki, co potrafi. Ale niespodzianka, no. Teren leśni, wjazd broniony, a trasa rozerwana. No to co to mogło być?
przejście graniczne Cieszyn-Nisko, chałupki 72 km. No i zajmą problem z Greenwayem. Tu jest. Tak, kiedyś się piorun po tego wrazku. Co? A, widzicie, kiedyś dziadowa to obróciła. O. Trzeba to poprawiać, bo to kiedyś się piorun po obrazu. Tak to ma być. No, teraz to jest dobrze. Obracając sukinsyny i potem nie wiadomo jak jechać. Tam ponoć będzie struma. Ale nie prosto.
Genau, ja je w Dzięgielowie i z Dzięgielowa widać już Beskid Morawsko-Śląski. Zresztą no, z Ligoty też go widać. Tam widać Genau. Tam je Łysochora. Szukaj Jaworowy, Radchoszt. Może jakaś będzie widać. Ale prędzej Jaworowy tam z tym maszcikiem. I stok narciarski tam je. Ja. To tam za Trzyńcem Łomna. Takie tereny tam są. Puńców. Dzielnica Cieszyna? Czy co? Ja. No, takimi trasami to ja mogę jeździć. Może czoło, kurde, co to? Ale ja, bo to jest spędza. Niestety. A tylko do Cieszyna jadę, także niedaleko. Dziękuję. No niestety nie mam plątki, bo kurde, że chcę nie wziąć chałupy. Widzę, trochę jada na odezłego łamy. Thank you.
cieszy mnóstwo. Czwartek, 31 maja 2018, czemu czwartek? Dzisiaj Boże Ciało. Rok temu w Boże Ciało też żeby był w Cieszynie. Że już jest w Cieszynie. Kurde, na granicy kontrolują. Wjechali,
na chwilę, że wlot do Polski jeszcze. Tamta granica. Straciła się mi trasa numer 10 na Bochumin. Znalazłem jakiś niebieski szlak turystyczny i jadę nim. Bo zaś tabliczki kajsi w pierwszym szczelu. Oczywiście w Polsce je Boże Ciało dzisiaj, a w Czechach nie ma święta. W Czechach Boże Ciało będzie w niedzielę. Chociaż oni tam za bardzo nie świętują. Mają to wyleczyć. Kurde, jada jakimiś zadupiami. Koło Cieszyna. Ale fajna trasa, kurde. Takie zakręty, ja się kręcę. Kurde, kajuje. To co będzie? Dobra, to jadę tu. Tam jest jakaś trasa. Nie wiem, to co będzie. Tam widać tor motocrossowy w Cieszynie. Jest ta dziesiątka, kurde, na tym Bochumin.
za to ciepy to oznakowały. Byleby to nie było nawet do cieśnienia. Tam te burzowe chmury tutaj się rozleciało. Tam, że wylądował w jakimś wąwozie. Ja. Wąwóz jak piorun. Strumo tuje, trzeba podejść. I się cofia do Cieszyna. Nie wiem, jakiego pioruna. Aha, tu jest przejście graniczne Cieszyn-Boguszowice. Z tego co widzę. Nie, ja tu był dzisiaj. Ja już tu jest cholera czwarty raz. To ładnie w ciula jadą. Dobra. Jak tak? Tak. Sprawdza kaj tu zależy. Dajcie, że się druga skończy. Kurde, jakby się kofoli napił. Jaka jest siwko co będzu. Sam po kępkach jada. No trochę jeszcze trzeba było tam w stronę Karwiny kaś brać. Hej, może i nas to nawa kaj tam pojada. Będzie bliżej. Tam sztajpy tutaj są. I to mu tak to wygląda. Kurde, tu jest widok, ale co by to tam było? Na Karwina to tam nie wygląda. Ten motocross w Cieszynie widać, ale sam trudno powiedzieć.
Zamyśliwska to co będzie. Fajna droga nawet. Trasa rowerowo z Cieszyna na Karwina. Wszystko fajnie, no, żeby władali od tej drogi. Czeski rozkres Ostrava, czyli Państwowe Czeskie Radio Ostrava, coś w rodzaju naszego Radia Katowice. A ja już mam 69. Kurde! A tu setaby. Kurde, co tu leje? No.
karabinie. Po drugiej stronie jest zawrzyto gruba kaczycę, morcinek. Słupki by były, ale nie ma. Rostomili dudkowie, jeszcze tak jada. A tu oroz nie wiem, kajuje. Sami się ta droga tutaj się straciła, a widać tu gruba darków. Czyli ja mówię, za karbini. Kurde. Kurde, ale mam taki do smaka, do tego pola, że chyba ten przepis. Ja, właśnie darków jest. Czyli uzdrowisko darków w karbinie. Pamiętajmy, że tutaj jest normalny roboczy dzień. Nie ma Bożego Ciała. Jest w niedzielę. By się taki czas można było przyjechać. Kurde. Ja się tu pozmieniało. Thank you.
apostolską społeczność obchodzi Boże Ciało. Sam mnie to zastanowiło, czemu te ołtarze są tutaj. Procesja Bożego Ciała w Karwinie, ale to jest po polsku wszystko, dużo polską społeczność. Aby księcia była respektowana nie tylko równorzędność, ale i godność kobiety, Ciebie prosimy. Aby rodziny chrześcijańskie umiały tworzyć właściwy styl życia, tradycyjna procesja do czterech ołtarzy. Fajnie, fajnie się tu tak podziwać, jak polska tradycja kultywowana jest w innym kraju. Tutaj widać procesja Bożego Ciała. Drugi ołtórz. No, w Polsce te procesje są rano, w Polsce jest dzień wolny. A tutaj widzę, że wieczór.
medalu. Słuchaj, uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas. Widzicie, po polsku. Urząd Miasta, Karwiny, magistrat miasta Karwiny, ulica Karola Śliwki 50, budynek C. No i tak powiem szczerze, że rzecz trochę zgłupią w sprawie tego Bożego Ciała w Czechach. Wygląda na to, że chyba też jest święto, ale nie ma tak obchodzone jak w Polsce. No trudno to w ogóle powiedzieć. Zdurniałe teraz. Jak to tu faktycznie jest? To już jest granica, zaś Karwina, Rajka, Czyce Dolne. Ja już tu wiele razy był. Ja tutaj widzę, że słupek ścili. Się ustawili. I tutaj mamy przystanek. Będzie posiłek taki mały. Słuchajcie, kofola musi być. Nie ma rady. Ja robię to po górze, jak to wygląda. Ja genau, kofola. Słynny czeski napój musi być. Tak się mi tego chciało, kurczę. Co tu mamy? Choraliki. Choralki, czyli góralki nasze. O proszę. Mini Cooper do wygrania.
dobra. No i oczywiście Double Seven Days. Swoją drogą, to jak się tym piorunom to nie znudzi tutaj siedzieć na tym. Choć wiecie, jak ja tu rano, jeszcze rano, no w południe był, to one tu fruwały, te dwa bąki, czy szerszynie, czy co to jest. Chodź weź się, i one tu jeszcze ćmi się, a one tu jeszcze siedzą. A jeden drugiego nie chce puścić, to jest ciekawe. Tamty piaruny chyba będą siedziały w tym drzewie, ale ja się stąd zwiją, bo jeszcze mnie kiery użerę i będzie kłopot. Bo ja sam nie wiem, czy ja je uczulony na to, czy nie. Kiedyś mnie łosa użarła i nic nie było, ale lepiej nie ryzykować, ja. Posłuchajcie sam, jak cicho jest w lesie. Jak ptoszki ćwierkają, i one tak ćwierkają też o 4 rano. Bo ja wam powiem, że teraz tak maj, czerwiec, to jest taki najładniejszy okres w roku. Jak ta trawa jest taka zielona, nie? Wszystko tak rośnie, tak bujnie, to się rozwija, ta roślinność najcześniej są na drzewie. I idzie na złodziejka i ja mam przy chałupie 3 drzewa, były 4, ale teraz są 3. Pojadę chwilę z czereśni, a teraz jeszcze, no to trzeci będzie owocowało. Ale powiem wam, że w tym roku jest wszystko w czas. Sam nie było mrozów. Jak były mrozy w marcu, tak w pierwszych dniach wiosny się skończyły. Takie mrozy, taki po 15 stopni. Tak potem już się zaczęło lato de facto. No i w sumie dobrze, no. Po co nam wiosna od razu, żeby lato było? Tak, lato tak gdzieś do grudnia, żeby było. Tak do 15 grudnia niech jest lato, a potem od 15 grudnia niech jest zima już. I tak do 21 marca niech ta zima jest. Co by na skirajzy szło jeździć, nie? Bo to trzeba na skirajzy jechać jakoś to, nie? A ten sezon rowerowy niech swój najlepiej. No a teraz ten sezon jest wyjątkowy, bo zmiana warty. Wiem tam, co nikierzy myśleli na Facebooku, żeś tak napisał, nie? Że to już jest koniec, żeś dał zdjęcie ze swoim starym rowerem, że to już jest koniec, bo to jest koniec z tamtym rowerem, a początek, mam nadzieję, z tym będzie fajny. Powiem tak, jakże już godą, nie, że jakże na ten stary siednął, wcześniej żech na tym jeździł, a potem na ten stary żech siednął, to kurde, to się dziwił, jak ja mógł na takim małym rowerze jeździć, przez te 18 lat. No fakt, tu są koła 29, także no 29 na 26 to jest trochę różnicy. To też wam powiem, tak samo było, jak żech auto zmienił. Rano żech jechał nowym Fordem Fiestą. Nowym, no. Pierunie duchy. No nie jest nowe, no bo to już miało wtedy 10 lat, nie? De facto. No i po tym, że się przesiednął do tego niebieskiego starego, to kurde też poczuł różnica. No ale tak to jest, no jak się zmienią sprzęty. O cholera, uciekłem. Nie bójcie się, ja wam nic nie zrobię. Kurde, sam las tutaj wytli. Tu się jakąś dróżka nawet zrobiła. Sorki uciekają. Szkoda.
kurde mu w kamerze karta 16 i tak na całą rajza stykła, nie?